Siema, ziomki, ziomale, witam Xantara na kanale w czwartej części Kosmicznych Piratów. Jestem na Księżycu... A, zapomniałem jak się ten Księżyc nazywa, nieważne. Nawet nie wiem jakie mam misje teraz, po prostu mam wyczyścić wyspę, pozbierać. To jest wyprawa piracka, na którą znajomi nie są zaproszeni wcale. I mam nadzieję, że nie będzie tutaj trzeciej ruletki. A jak będzie, to nic. To już nie będę jej kręcił. Ale to się okaże. Idę teraz, odkrywam wyspę i chodzi o, po prostu o to, żeby zdobyć tutaj materiały. Oczywiście przedmioty wartościowe, takie zbieram od razu. Jest tutaj oczywiście takie pudełko i taka beczka. Leci kolekcja Kata, kolekcja kosmicznych robali, kolekcja fobii, antyzombie, kompa, bardzo straszna i chyba rzadka. Nie wiem, czy pióro to z rajskiej, czy z której już mi się... I tu jest skrzynka, może ją odkryję jeszcze, żeby była bardziej widoczna. O właśnie, zrobiła się bardziej widoczna. Najpierw podniosę tą szablę. Z szabli wypadają losowe narzędzia, to akurat dostałem szklane młoty i idę do tej skrzynki. To jest skrzynka, którą się otwiera za dolary. I jeśli bym nie wymienił, nie miał dolarów tutaj wymienionych za kolekcję szmaragdową lub Halloween, no to musiałbym kupić za gotówkę, żeby otworzyć skrzynkę. No ja na szczęście dolce mam, tak więc otwieram. Z tych skrzynek wypada zawsze to samo, czyli trochę żelaznych nasionek, topaz, czerwony marmur, który tylko z tego wypada, dodatkowe jakieś złote narzędzia, no te żółte kamienie, już zapomniałem jak one się nazywają, macko szpony, no ale ze względu na te, nie wiem, no, żelazne nasionka albo chociażby kolekcję kosmicznych robali czy blasterów, nie wiem, tam chyba wypada tylko jedna kolekcja, albo blasterów, albo robali. Nawet ze względu na to kolekcję, to warto otworzyć tą skrzynkę za dolary. Nawet jeśli by się miało wyrzucić ten czerwony marmur czy coś. Ale czerwony marmur na przykład i macko szpony to chyba tylko z tego lecą. Chociaż patrzcie, tutaj dotarłem do czerwonego marmuru. O, przed chwilą powiedziałem, że czerwony marmur leci tylko z tego. A tutaj na Księżycu Chaos można wykopać czerwony marmur również. Widzicie, niespodzianka. A we wcześniejszych misjach ten czerwony marmur nie jest potrzebny. No, widzicie, tak się leci tym małym statkiem kosmicznym. Dobra, na razie idę, czyszczę wyspę tutaj do góry po prostu. Jakby to nie patrzeć, to jest góra. Tak jakby, no nie wiem, północ. Chociaż można by powiedzieć, że północ to tutaj. Tutaj wschód, tutaj zachód, tu południe. No tak, ale... Dobra, a tu jest góra, tu jest dół, tu prawo, tu lewo. Jak kto woli, nie? No różnie to, bo ta gra jest po skosie. Dobra. Czyszczę kości. No myślę, że ten czerwony marmur warto czyścić. O, widzę, że pojawiła się następna skrzynka za dolary. Tutaj zauważyłem szablę. Od razu sobie ją podniosę. Znowu szklane młoty. O, tu następna szabla. Ciekawe co poleci. Pewnie szklane młoty, tak? Nie, tym razem szklane siekiery czy topory. Nie wiem jak to się tutaj zapomniałem jak się nazywa. No. I czyszczę oczywiście. O, tu czaszka. Zazwyczaj czaszki na takich wyspach pirackich to najlepsze rzeczy wybrałem. Widać, wypadły dwa takie same blastery z kolekcji blasterów. Kolekcja kompa, kolekcja gwiezdna, rzadka, bardzo straszna. No, te czaszki to zawsze najlepsze rzeczy. Tu jeszcze widzę szable. Oczywiście wyczyszczę sobie też to drzewko, żeby odsłonić tą skrzynkę ładnie. Z tej szabli wypadły tym razem noże i otworzę tą skrzynkę za dolarki oczywiście. Dobra. Jak zwykle
Żelazne nasionka tylko z tego chyba wypadają, tak więc warto, bo że bez żelaznych nasionek byśmy nie zasiali. No i znowu kolekcja blasterów, kolekcja kosmicznych robali, trochę narzędzi, tych, które możemy zabrać już później ze sobą, jeśli nie zużyjemy wszystkich. No i o, już doszedłem do końca tej wyspy. Tutaj jeszcze jest takie pudełko. To sobie je podniosę. Znowu kolekcja kata, kolekcja bardzo straszna, kolekcja kompa, rzadka i hiper. Zauważyłem magnes hiper. Wyczyszczę te czerwone kamyczki tutaj, te czerwone marmury, bo chyba warto. Dodatkowo wypadają czasami narzędzia. Chyba jak się czyści kilofami, to wypadają właśnie te sztylety, te noże. Jak się czyści nożami, to wypadają topory. Jak się czyści toporami, no to się zaraz przekonamy. Jak się czyści toporami, to wypadają młoty. Czyli trochę się odzyskuje tak jakby. Dobra, teraz pójdę w tym kierunku. Tutaj poczyszczę. Już ładownie, w sumie to mam zapchaną prawie całą, ale narzędzi jeszcze mam, nie? Tak więc jeszcze, o, tutaj pudełko podniosę oczywiście, z którego dobre rzeczy wypadają. Chociaż żadna kolekcja blasterów nie wypadła, ale wypadła kolekcja fobii. Też rzadka kolekcja. No. Kolekcja fobii. Jak się nie ma pucharu z takiej jednej czasowej misji, ja jego nie mam, to nie można zdobywać kolekcji fobii. Dobra, wyczyszczę jeszcze ten stalagmit. Pięknie mi się tutaj odkryło. I podniosę tą beczkę i ten sztylet. O, z beczki ładnie wypadły trzy części kolekcji kosmicznych robali. Trochę kolekcji hipergwiezdna. I tak. No. Dobra, czyszczę dalej. Tutaj idę. Nie będę czyścił wszystkiego po kolei. Nie wiem, czy brać cały ten czerwony marmur tutaj, czy czyścić go rzeczywiście. O, czarne kamienie też lecą, widać to lecą z tych stalagmitów czarne kamienie. I już widzę, że mam ładownię zapchaną. Te ładownie tych kosmicznych statków, nie dość, że są te kosmiczne statki strasznie drogie do budowy, to jeszcze mają małą ładowność. No, bardzo małą ładowność. No i widzę, że już tutaj beczka na mnie czeka, ale chcę ją bardziej odkryć, żeby do niej dojść. O, już teraz sobie tą beczkę podniosę. Z beczek naprawdę widać zawsze kolekcja trzy części kosmicznych robali wlecą, części kolekcji fobii również. No, warto te wszystkie skarby podnosić, więc warto wyczyścić po prostu całą wyspę, żeby po prostu dojść do tych wartościowych rzeczy tutaj. Jeszcze trochę tutaj zostało do odkrycia. O, właśnie. Beczka się odkryła, tak więc ją podniosę. Dwie szable tutaj też, tak więc trochę narzędzi odzyskam. Młoty i sztylety. Dobrze, przydadzą się. Tu znowu, z beczek to widać kolekcja kosmicznych robali tylko leci. Z innego. Dobra. I nie wiem, czy tutaj jeszcze. No nie wiem, może trochę odkryję, bo może tutaj jest jakiś wartościowy skarb. Nie wiem. Wyczyszczę te czerwone marmury i raczej nie widzę, żeby tu coś było. Jeszcze zajrzę tutaj do tego rogu, bo może tutaj coś się odkryje jeszcze. Trzeba poczyścić. No i odkryło się. Nic tutaj specjalnego już nie ma. Tą prawą stronę pięknie wyczyściłem. Teraz pójdę tu na lewo, wezmę się za ten krzaczorek i prosto. No, to jest północny zachód. Na północny zachód sobie pójdę. Tak. No i pięknie idę. Czyszczę tutaj skarbów, na pewno będzie sporo. Jeszcze pewnie z dwie skrzynki za dolary też pewnie się znajdą, zazwyczaj są. Nie wiem, czy na takiej mniejszej wyspie to były dwie, no czy trzy na pewno były, ale nie pamiętam, czy były cztery takie skrzynki. Dobra, podniosłem sztylet, dostałem szablę, dostałem noże. O, i jest kolejna skrzynka za dolary do otwarcia. Tak więc zaraz ją otworzę, tylko niech ona mi się bardziej odkryje.
No, ładownie, to już mam nieźle za paną. Dobra, otwieram tą skrzynkę. Potwierdzam dolarki oczywiście, pięknie. Żelazne nasionka, tylko z tego widać lecą. No to warto, warto, warto. Kolekcja blasterów. Macko szpony. Macko szpony też tylko z tego lecą. O, tutaj dwie czaszki, warto podnieść. Z czaszek widać lecą, widać kolekcję kosmicznych blasterów. Kolekcja blasterów, nie ma takiej nazwy, kolekcja kosmicznych blasterów. No ale jest to powiązane z kosmicznymi. Leci też kolekcja kata, widać kompa. Tajemnicza, widzę. Tajemnicza hiper, to razem wszystko wypada. Chyba. No i... idę na ten północny zachód. O, tego pudełka tutaj nie było, pojawiło się dopiero. Trochę kolekcji kata, trochę kolekcji białego królika, bardzo strasznej, gwiezdnej. Ładnie. Te trawę, jak się czyści, zawsze wypadnie jakaś koniczyna, którą później trzeba usunąć, bo jest to zwykła koniczyna. Tego to na pewno warto, nie warto brać w ogóle ze sobą. Jest czwarta skrzynka do otwarcia za dolary. Więc od razu ją otworzę. Pięknie. Wypada zawsze to samo. Żelazne nasionko oczywiście sobie wezmę. Te niebieskie topazy widać też tylko chyba z tego wypadają. Nie widziałem. Nie, znaczy nie, wypadają oczywiście przy czyszczeniu specjalnych kamieni, ale tutaj tych kamieni nie widziałem. Dobra, podniosę szablę. Tym razem szklane topory dostałem. Tu jest pudełko jeszcze do wzięcia. Wyczyszczę ten marmur, żeby pójść dalej, bo pewnie mi się odkryje. Pięknie się odkryło. I narzędzi jeszcze mam dużo. Właśnie tych narzędzi i tych materiałów, które tu wypadają, jest dużo więcej niż można zabrać. Później trzeba naprawdę ładownie bardzo, bardzo przeczyścić, żeby w ogóle wrócić. No, już mam 315 na 150, czyli ponad dwa razy więcej niż mogę zabrać. Dobra, popodnoszę te przedmioty wartościowe. Na szczęście kolekcje i kolekcje nie zajmują miejsca w ładowni, tak więc zawsze warto te skarby pootwierać, bo blasterów i robali to są kolekcje. O! A co to? Skarb mi wyleciał. Pę. Ale myślałem, że mi zaliczy misję. To była skrzynia. Skrzynia, nawet widzicie, nie zauważyłem. Możecie sobie cofnąć film, jak ta skrzynia wyglądała, bo ja rzeczywiście nie zwróciłem uwagi, że to coś naprawdę cennego jest. I piracka skrzynia. Jupi, jupi, jupi. Podniosłem piracką skrzynię. Ciekawy jestem, co za następna misja mnie czeka. Czy trzeba będzie więcej wypraw pirackich robić, czy coś zmodernizować, zbudować? Ja na razie nie wiem. Bo jak wyruszyłem na tą kosmiczną misję, to misje na razie mam niewidoczne. I one się dopiero pokażą, jak wrócę. A widać, nie chodziło o znalezienie skrzyni tej. No, ale tak uważam, że statek, który ma pojemność ładowni 100, ten pierwszy, jest dużo trudniejszy do zbudowania niż ten, który ma ładowność 150. Zdecydowanie lepiej pływać, latać, znaczy się, tym statkiem, którym teraz jestem. No, bo on naprawdę jest tani w budowie, nie jest jakoś tak dużo. Rzeczywiście tam kłody drzewa gumowego trzeba dać, ale je można zdobyć, odzyskać na wyspie albo kupić niezbyt dużą ceną za dolary. O, widzę, że tu jest beczka, podniosę ją sobie, bo tu jak zwykle kolekcja kosmicznych robali wylatuje. Coś tutaj mi się nie chce odkryć, chyba tą koniczynę muszę wyczyścić, żeby mi tutaj... Tak, koniczynka i... Tutaj już mi się więcej, nic cennego mi się nie odkryje, chyba nie będzie żadnych skarbów. Widzę, że tutaj szabla się ukryła, tak więc ją wyczyszczę. Wezmę sobie młoty, narzędzi jeszcze mam bardzo dużo, jak widać. Trzeciej ruletki na szczęście nie było, raczej mi się tutaj już żadna ruletka nie pojawi. Wyczyszczę to drzewo, może to mi odkryje.
nie odkryło. Widocznie trzeba tą trawę jednak, tą koniczynę. Dobra, ten marmurek trzeba i jedziemy z koksem oczywiście, tak jak ja to lubię mówić. No. O, pięknie się odkryło. Ciekawe, na razie tutaj zasłania. Skarb, jeden skarb się pojawił. Do odzyskania szable, jakieś materiały. Tutaj jest pudełko. Też dobre rzeczy z tego. Akurat kosmicznych robali i blasterów z pudełka nie wypada, ale wleci kolekcja kata. Kolekcja... Nie wiem, czy z fobii. Nie, chyba nie. Pudełka chyba są najmniej wartościowe z tych przedmiotów, z tych skarbów. Nic takiego bardzo cennego z nich nie leci. A najlepsze to, tak jak mówiłem, czaszki. Ale beczki też bardzo dobre. No. Tutaj w tym miejscu już nie widzę, żeby było... O, jeszcze jest pudełko. No to oczywiście pudełko podniosę. Jest tutaj też szabla. Wytnę to drzewko, żeby odsłoniło. Z pudełka leci kolekcja fobii. No to też nieźle. Wyczyszczę to drzewko, żeby odsłonić. O, widzicie, czyściłem drzewko. Jest tutaj beczka, jest tutaj szabla. Jeszcze też podniosę. Oczywiście dobrze, że tutaj już nie całkiem nie zrezygnowałem z tego miejsca. Bo jeszcze coś było. Dobra. I w tym miejscu myślę, że to koniec. Teraz sobie pójdę tutaj do góry, już widzę, że beczka też przy okazji jeszcze nie zebrana wcześniej jest. Zawsze trzy części kosmicznych rybali. Kolekcja kosmicznych rybaków. Nie no, żartuję. Kolekcja kosmicznych robali się odzyska. Ona jest potrzebna do otwarcia tej skrzyni, którą tutaj w tym miejscu zdobyłem. No dobra. Idę powolutku do góry. Widzę, że już czaszka się tutaj pojawiła, ale o, teraz ją widać. Mogę podnieść czaszkę, pudełko, beczkę i drugie pudełko. Fajnie. Dobre znaleziska. Dużo tego tutaj. Podoba mi się to. Dobra, pozbieram to. I idę dalej. Jeszcze trochę skarbów tutaj pewnie będzie po drodze. Tylko trzeba poczyścić. Tak, ładnie się odkrywa. Widzę, że już pudełko się pojawiło, szabla się pojawiła. Tak więc je od razu podniosę, wyczyszczę przy okazji to drzewko. Tak. No i niedługo będę wracał, tylko po prostu trzeba będzie tą ładownię po prostu przeczyścić, bo normalnie to jest masakra, ile tutaj zajęło miejsca to wszystko. No ale oczywiście... Na pewno będzie koniczyna, którą na pierwszym miejscu wywalę całą, bo to nie ma sensu trzymać koniczynki w ogóle. To są zwykłe plony. Ktoś się gdzieś pytał na grupie albo na u siebie na ścianie na Facebooku, czy brać koniczyny, czy to jest przedmiot wartościowy. No oczywiście, że nie. To są zwykłe plony. Koniczyna zawsze była zwykłym plonem. Nie będzie koniczyny jako przedmiotu wartościowego. Rzeczywiście jest sukces, to jest tak jakby koniczyna, ale ona inaczej wygląda. To jest czterolistna koniczyna, ale ona całkiem inaczej wygląda niż koniczynka zwykła. Dobra, tutaj jeszcze szabelka do podniesienia, jeszcze troszkę czyszczenia. Zużyję oczywiście te materiały, tylko chciałbym zobaczyć, ile mam tych złotych materiałów ze skrzynek, bo bym sobie je po prostu zabrał ze sobą. Tutaj widzę jeszcze czaszka. O, to pudełko mogłem podnieść. Teraz będę musiał wrócić. Tutaj wyczyszczę to drzewko jeszcze za 30. Tak, tutaj się pięknie odkryło. Jeszcze widzę szabelka. I... Szabelka podniesiona pięknie. Te szabelki, te topory przydałoby się zużyć oczywiście. Te, bo ich nie wezmę ze sobą już. No i spójrz oczywiście do ładowni. 495 na 150, ponad 3 razy za dużo. Oczywiście koniczyna od razu idzie do usunięcia, ale tej koniczynki to malutko było. Żelazne nasionka sobie zostawię.
Tutaj narzędzi nie ma. O, kufer na pewno usunę. Nie, żartuję. Chciałem zobaczyć, ile mam tych narzędzi złotych. Czy można tutaj zobaczyć? Nie, to jest w ekwipunku. Tak, to jest w ekwipunku. Szklane młoty, dlatego mam tak dużo, bo kupiłem za dolary. No to... ale i tak mam 181 młotów musiałbym sobie zostawić. Szklanych siekier i super sztyletów mam tylko 12, tak więc przydałoby się zużyć prawie wszystkie. Bo tych już nie zabiorę. Tak więc warto sobie poczyścić. Poczyszczę sobie na przykład te. Właściwie to prawie cała wyspa będzie wyczyszczona takim sposobem. Poczyszczę sobie te czerwone marmury, które tutaj są. Później drzewka. Wszystko, no żeby te narzędzia po prostu zużyć, nie? Przecież doświadczenie też leci przy okazji z tego. No, drzewka. O, widzę, że tutaj jeszcze czaszka nieznaleziona wcześniej przeze mnie jest. Warto ją podnieść. Może też przy okazji coś jeszcze znajdę nieodkrytego. O, tutaj może jeszcze trochę chmurek podkrywam. Może jeszcze coś wyskoczy z tego. Z tych chmur tutaj nieodkrytych może jeszcze się odkryje. Warto odkrywać, ale tak z tych narzędzi to widzę prawie cała wyspa będzie wyczyszczona. Dużo. Tutaj chmurki podkrywać. Tu jeszcze chmura nieodkryta. W tym miejscu. O, a myślałem, że to czaszka, a to tylko taki nóż wypadł. Gdzie tutaj podkrywać? Tu jest dużo nieodkryte, tak więc wyczyszczę te trzy drzewa, tą kończynę, to wszystko tutaj wykarczuję. Narzędzi mam dużo. Tak. Pyk. A może mi się tutaj nie odkryje ta wyspa, bo patrzcie, tutaj coś się nie chce odkrywać. Ale dobra, wyczyszczę ten krzaczorek i może mi to odkryje. Tak, odkryło czerwony marmur, który wyczyszczę, przy okazji zahaczyłem o coś jeszcze. Tutaj widocznie tą trawę trzeba ruszyć, żeby coś odkryło więcej. Tą trawę. O, patrzcie, ten czerwony marmur już się nie odkryje. Nie wszystko się odkrywa, widać zbugowane są trochę te wyspy. Nie wszystko daje się. Toporów już mam malutko, tak więc już za bardzo toporami nie będę czyścił. Jak to z tymi kilofami było? Kilofów mam 181, tak więc spokojnie mogę. Ale i tak wszystkich kilofów nie zabiorę ze sobą na wyspę, bo maksymalnie można zabrać jednej rzeczy 80, a nie biorąc innych, nie? No. I tak później nie będę mógł zabrać 180 szklanych młotów. Najwyżej będę miał je później w magazynie. No. Ale poczyszczę jeszcze trochę tutaj. O, tutaj może się jeszcze jakaś chmura odkryje. I może jeszcze jakiś skarb będzie. Tam widać jeszcze mogę te krzaczorki pousuwać. Tu się odkryło. Nic się nie znalazło. Tutaj jeszcze niepoodkrywane trochę jest. O, tu się odkryło, nic nie ma. Zobaczmy. Tutaj jeszcze jakieś chmury są bardziej kilofami, maczetami czyszczę, bo już toporów malutko. Tak więc tutaj jeszcze może coś się odkryje. Skarb żaden się nie pojawił. Nie, już raczej nic nie będzie. Jeszcze zobaczę tutaj. Trochę tych toporów wpadło, tak więc wyczyszczę to drzewko jeszcze. Tak. I tyle w sumie.
Dziwne, że nie pokazuje, jaka misja teraz jest, bo nie wiadomo jaka. Tak więc muszę wrócić. Czyli przechodzę do wartościowych, bo wartościowe to są właśnie te rzeczy, które tutaj mam. I co by tutaj zostawić? Oczywiście koniczynę znowu muszę wyrzucić, bo trochę mi wpadło. No i nie wiem. No myślę, że to co mało, to sobie zostawię. Topas, macko, szpon sobie zostawię. Czerwonego marmuru jest zdecydowanie za dużo. Na poprzednich wyprawach miałem trochę czerwonego marmuru, bo otwierałem te skrzynki. Myślę, wyrzucę 101. No nie wiem, dobra, zabiorę sobie 30 czerwonego marmuru, tak więc 7 jeszcze wyrzucę, 30 sobie zabiorę. Turkus sobie zostawię, gwiezdny pył ze względu, że jest mało, to też sobie zostawię. I teraz żelazno nasionko też sobie oczywiście zostawię całe, a tutaj trzeba na pewno wyrzucić 101 tego i jeszcze na pewno 100 kłody drzewa gumowego i ile jeszcze? Trochę tych kłody drzewa gumowego będą potrzebne. Tak więc wyrzucę jeszcze 35 i jeszcze 50 może wyrzucę. I trzeba zdecydować, co jeszcze powyrzucać. Mam 193 albo 273 na 230. 20 kosmicznej skały wyrzucę. I jeszcze, bo patrzę tutaj albo tutaj można patrzeć. Bardziej tutaj. Albo czekaj. 23 rzeczy muszę wyrzucić. To wyrzucę jeszcze 10 tego, 10 tego, no i już jeszcze 3 rzeczy. To myślę, że bardziej kosmiczną skałę wyrzucę i mogę wracać. Dobra, takie zbiory. Gwiezdnego pyłu było mało jakoś na tej wyspie. Na tamtej wyspie z tamtym kosmicznym statkiem było tego gwiezdnego pyłu rzeczywiście więcej. I wracam. Ciekawe, co to za misja będzie na mnie teraz czekać. Na pewno chcę wrócić do domu. Tak. Pym! Wracamy. I misja nie została zaliczona. Ale jest nowa. Znajdź kufer szkieletu i otwórz go w Zatoce Piratów. Dobrze. Kupców sobie powtórzę oczywiście, bo mi tu kupili kupców. I otworzę tą skrzynię. Zobaczmy, jak wypada ze skrzyni. No, oczywiście prezent przyszedł, to dziękuję bardzo. Kupców sobie powtórzę oczywiście. Tak. I patrzymy, co wypada. Oczywiście, no, te młoty, które na początku kupiłem, niepotrzebnie za dużo tych młotów kupiłem. No, ale nie było mi szkoda dalcy. Widać. Mogłem kupić za 50 dolcy i też by starczyło w zupełności, a ja za 100 dolcy. No i te złote młoty tego 181, teraz mi to niepotrzebne będzie. Jeszcze wypadają te młoty, bo to po sztuce, po jednym wszystko wylatuje. Tak, no tych toporów mało. Sztyletów też mało. Kłody drzewa gumowego. Ten czarny kamień, tylko zapomniałem, jak on się nazywa, szlachetny kamień. Żelazne nasionka, wszystkie wziąłem, bo one są potrzebne do siania. Proszę bardzo. Teraz kolekcje blasterów. No, kolekcja Białego Królika też widzę sporo. Kolekcja kata, kolekcja antyzombie, sporo tej antyzombie, kolekcja Białego Królika znowu, hiper, kata, bardzo straszna, hiper, gwiezdna, to chyba jest gwiezdna, tak, ten kapelusz, o, sporo tej gwiezdnej, bardzo straszna,
rzadka kolekcja z rzadkiej też troszkę, kolekcja fobii, kolekcja gwiezdna, kolekcja białego królika też troszkę wpadło, kolekcja bardzo straszna, kolekcja gwiezdna, półbud. Kolekcja kata znowu, trochę tej kolekcji kata z tych skarbów leciało, to jest chyba kolekcja gwiezdna, kolekcja bardzo straszna. A z czarnych okular to chyba z kolekcji rzadkiej. Tutaj domowa, rzadka, bardzo straszna, kolekcja hiper, kolekcja piekielna nawet wypadła trochę, kolekcja gwiezdna to jest białe okulary. Czarne okulary to są z kolekcji rzadkiej. Złoty pył to już przedmiot wartościowy, tu chyba kolekcji trochę domowej, tajemniczej, hiper. Kolekcji białego królika, znowu kolekcja kata, trochę rajskiej kompa, fobii kompa, gwiezdna, hiper, hiper znowu, kolekcja kosmicznych robali, jedna część kolekcji grzybowej, kolekcja kata, kolekcja kosmicznych robali, domowa, piracka, kompa, to chyba jest domowa, okulary. Rzadka, antyzombie, o teraz topazy. Wszystkie zabrałem, bo nie było ich zbyt dużo. Czerwony marmur musiałem dużo wyrzucić, ale wziąłem trochę czerwonego marmuru. Mackoszpony wszystkie wziąłem. One będą pewnie potrzebne, jeszcze ich nie używałem. Tu są ten. To żółte kamienie, zapomniałem, jak one się nazywają. Kolekcja kosmicznych rari, blasterów. Blasterów, piekielna. Kolekcja kompa. Antyzombie, kosmicznych robali, piekielna fobii, kompa, białego królika, chyba rzadka, tajemnicza, kosmicznych robali, piracka, antyzombie, piracka, szmaragdowa nawet wypadła, granat z antyzombie, ale się tego wypada teraz, no i się skończyło. Piracka, fobii, grzybowa, tajemnicza, kompa i tyle. I teraz mam za zadanie otworzyć ten kufer na Zatoce Piratów, właśnie, bo na Zatoce Piratów trzeba go otworzyć. No to oczywiście kontynuujemy misję pirackie opowieści. Im lepszy statek kosmiczny, tym więcej kosztowności możesz zmieścić w ładowni. Znajdź kufer szkieletu i otwórz go w Zatoce Piratów. No i proszę bardzo. Tu mamy kufer szkieletu. Postawię go sobie obojętnie, gdzie tutaj go postawię. Proszę bardzo. Pę. Postawiony, ale go trzeba jeszcze otworzyć. Ale czy to wystarczy? Nie, no. A mam ten klucz? Tak, dostałem taki jeden klucz za misję. Ale zobaczmy, czy trzeba stworzyć taki klucz za 10 kolczyków pirata. Ale ja taki klucz dostałem za zrobienie misji. Tak więc otwieram. Proszę bardzo i pam. Zobaczmy, co tam wypada. Żelazne nasionka. Trochę zasłoniłem topazy, czerwone marmury, te żółte kamienie, trochę sztyletów, zwykłe sztylety, topory, pewnie młoty wypadną. Troszkę źle zrobiłem, że nie przesunąłem ekranu. Meteoryt wypadł, księżycowy kamień, że trochę żelaznych nasionek, trochę kolekcji szmaragdowej. Dobra. I misja pirackiej opowieści zrobiona. Podobno z Loki przed zniknięciem ukrył niepotrzebne, nie przebrane skarby na skraju świata, aby je odnaleźć. Będzie ci potrzebny olbrzymi statek kosmiczny. I dobra, olbrzymi statek kosmiczny, tak? Dobrze. No i jest misja Niewizombi. Co za nazwa? Niewizombi. Z Lokiego otacza zła sława nieuchwytnego Łotora. Ograbił wszystkich każdego z pojedyncza, tym również innych piratów, ale nigdy go nie pochwycono. Jest, zbuduj trzeci etap stacji kosmicznej i stwórz statek kosmiczny wędrowiec. I jest, ukończ budowę statku kosmicznego wędrowiec i dotrzyj do Ypsilon Andromedae. Ale i tak tego nie zrobię teraz. Zobaczmy tylko, co potrzebne jest do trzeciego etapu budowy.
No akurat potrzebny jest ten czerwony marmur, kosmiczna skała. Będę musiał sobie pozdobywać albo kupić za dolary. To też można kupić za dolary. Można wydać, dosyć dużo kosztuje, ale ja mam, to mógłbym kupić. Ale i tak nie zrobię tej misji, bo nie mam pirata. Muszę go wylosować po prostu. A to się nie losuje za każdym razem. Tak więc z tą misją kończę. I oczywiście serdecznie zapraszam do zasubskrybowania kanału Xantor, do polubienia strony Xantor, do dołączenia do grupy Ziomki Ziomale Xantora i oczywiście zapraszam do następnych filmów, nie tylko z gry Zombie Island. Trzymajcie się, pozdrawiam, kończę.